Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 17 dzień października 2020 roku. No i niestety, jak zwykle, ten przykry obowiązek przypomnienia o 9622 tym razem nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Nie mam jeszcze teraz żadnych danych na temat tego, ile testów wykonano, ale jak już mówiliśmy o tym kilkakrotnie, to są niewiele nam wyjaśniające informacje. No i cóż poza tym się wydarzyło? No, w dalszym ciągu przebywa w szpitalu oskarżony, jak twierdzą niektórzy, mecenas Roman Giertych. No i ten fakt jest w dalszym ciągu komentowany i jest komentowany jak zwykle, więc jedni chcą wiedzieć, że Giertych, człowiek związany z poprzednią władzą i no, przynajmniej w nieodległej przeszłości, delikatnie mówiąc, nie demokrata, ma to, na co sobie sam zasłużył, znaczy dostał strzał z własnej broni. Inni natomiast, do których zdania ja bym się przychylał, twierdzą bardzo stanowczo, że to o tej sytuacji wiadomo z całą pewnością, że kiedy reżim atakuje kogokolwiek z powodu no, zatargów tego kogoś z tym reżimem, to pierwszym i najbardziej oczywistym obowiązkiem w tej sprawie jest pełna, absolutnie pełna solidarność i o nią oczywiście apelowałbym również w tej sytuacji. No ale 17 dzień października to jest również data zapowiadanego przez Rafała Trzaskowskiego, kolejna data zapowiadanego startu jego nowego ruchu, jego nowej inicjatywy i to się dzisiaj odbyło w trybie zdalnym, no bo niestety mamy pandemię. Odbyło się to w postaci 40-kilkuminutowej internetowej relacji wypełnionej kilkoma spotkaniami online Rafała Trzaskowskiego z ludźmi, którzy fizycznie nie byli obecni w tym jednym miejscu. A ruch, tyle dzisiaj wiadomo, nie nazywa się Nową Solidarnością, jak zapowiadano wcześniej, tylko jest to Wspólna Polska. I o co chodzi w przedsięwzięciu Wspólnej Polsce? Centralnym taką receptą, którą Rafał Trzaskowski dzisiaj wypowiedział, jest taka profesjonalna analiza obywatelskich czy też społecznych potrzeb. Taka profesjonalna, wielka diagnoza społeczna, jak to Rafał Trzaskowski nazwał. Jej efektem ma być dekalog postulatów i wartości wspólnych dla Polaków. To jest oś rozumowania Rafała Trzaskowskiego. Natomiast cały ten program, filary myślenia programowego Wspólnej Polski koncentrują się na trzech takich zasadniczych sferach. I to jest ochrona zdrowia oczywiście, to jest edukacja i to jest ochrona zagrożonych miejsc pracy. I ja może zacznę od tego trzeciego postulatu, bo on mnie zaskoczył jako jedyny i przy okazji jako, szczerze mówiąc, też jedyny, wydał mi się naprawdę interesujący. To jest ten moment, w którym wystąpiła razem z Rafałem Trzaskowskim Henryka Krzywonos, zapowiadając ni mniej, ni więcej, tylko uwaga, utworzenie związku zawodowego, który się ma nazywać Nową Solidarnością. No i to jest zapowiedź, powiedziałbym, doniosła, ale równocześnie bardzo obiecująca. No, Nowa Solidarność ma być związkiem zawodowym, który adresuje nie tylko te problemy, z którymi mamy do czynienia na rynku pracy ostatnio, który no, nie tylko ma bronić tych ludzi ciężko pracujących na samozatrudnieniu, na umowach zwanych śmieciowymi i tak dalej, których miejsca pracy i źródła dochodów są zagrożone, oczywiście bardzo skrajnie w dobie pandemii, tylko no, to są ludzie, którzy w ogóle systemowo nie podlegają od bardzo wielu lat żadnej ochronie kodeksu pracy na przykład i żadnej ochronie ze strony państwa, którzy no, nie mogą liczyć na jakiekolwiek emerytury, nie mówiąc już o stabilnych i mają całe mnóstwo tego rodzaju kłopotów. Więc inicjatywa jest po pierwsze interesująca, ale po drugie dlatego ważna, że to jest jedyny moment z tego, co dzisiaj ogłaszał Rafał Trzaskowski, co nie jest obietnicą wyborczą, co nie jest skonstruowane w ten sposób. Wygramy, to zrealizujemy ten jakże doniosły i ważki postulat i wszyscy będziecie szczęśliwi. Nie, to jest coś, co ma się stać przed wyborami i co ma być takim społecznym faktem
dokonanym, który no sam z siebie oznacza bardzo istotną zmianę systemową. Więc akurat temu postulatowi ogłoszonemu dzisiaj przez Rafała Trzaskowskiego najszczerzej z całego serca kibicuję. Jestem wdzięczny za to, że ten pomysł mnie na przykład nie przyszedł do głowy, pojawił się w debacie publicznej. No, w pozostałych tematach jest już gorzej, tak? No bo to jest ochrona zdrowia, o której usłyszeliśmy tyle, że jest niedofinansowana, no i usłyszeliśmy po raz kolejny tyle, że musi być finansowana na poziomie 6% PKB. No bez słowa o tym, jak to wszystko zorganizować, jak rozstrzygnąć tę podstawową umowę społeczną, której wynikiem jest finansowanie ochrony zdrowia. Czy my mamy rzeczywiście składać się na własne świadczenia, czy mamy składać się na świadczenia przyszłych pokoleń? Czy jak zapiąć ten bilans budżetowy, na jakiej zasadzie, czy to jest zrzutka, czy to jest po prostu jakaś część naszych podatków? No, o tym słowa nie usłyszeliśmy, a to są kwestie dosyć zasadnicze. Nie usłyszeliśmy oczywiście niczego o tym, a dałoby się tu wiele powiedzieć, co można w kontekście ochrony zdrowia robić tu i teraz, zwłaszcza wtedy, kiedy się jest samorządowcem. Z edukacją rzecz podobna. Usłyszeliśmy lamentacje na temat niedofinansowania znowu tego sektora, na temat tego, jak bardzo wielkim obciążeniem on jest dla niedofinansowanych skądinąd samorządów, no i jak wiele złego uczyniła w tej sprawie demolka oświaty zafundowana nam przez nieodżałowanej pamięci panią minister Zalewską. No, usłyszeliśmy innymi słowy coś, co słyszeliśmy przez ostatnie lata i nic nowego i żadnej w tym nadziei na jakąś przyszłość. Jak mogliśmy się przekonać w dwuletnim sezonie kampanii wyborczej, krytyka tego, co PiS zrobił w szkołach, no nie jest jakimś szczególnie nośnym tematem, który jest w stanie odmienić wynik wyborów. Nieodmiennie dla nas ponury. No, usłyszeliśmy w każdym razie, że w tych trzech sferach oraz innych, bo mowa też była o katastrofie klimatycznej, jakżeby inaczej, każdy nowoczesny człowiek musi o tym wspomnieć, wspólna Polska, ruch obywatelski, czy też polityczny ruch, no, raczej takiej definicji używał Rafał Trzaskowski, ma się dorobić projektów konkretnych rozwiązań, jak sam powiedział, na dzień, na zajutrz po wyborach. Innymi słowy, mamy pewnie zobaczyć jakąś kolejną teczkę. Beata Szydło pokazywała teczkę w kolorze niebieskim, stąd Tymiński kiedyś miał czarną teczkę. Różne kolory teczek są używane. One w każdym razie mają zawierać, no stąd Tymiński tam miał haki, ale one mają zawierać projekty konkretnych ustaw, które ujrzą światło dzienne ku powszechnemu zdumieniu i zadowoleniu wstrząśniętej publiczności. No to teraz uwagi. Ja bym chciał jeszcze raz powiedzieć, że no takiej inicjatywie, jak każdej nowej inicjatywie, przede wszystkim kibicuję. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że no ta obietnica, ta deklaracja, ta zapowiedź utworzenia związku zawodowego uważam, że ma bardzo zasadnicze, bardzo doniosłe i kto wie, czy nie przełomowe znaczenie. Natomiast jakie uwagi mam generalnej natury? No, może zacznę od tego, co się nazywa tematami zastępczymi albo kwestiami światopoglądowymi. I nie mówię o tym w złośliwym kontekście, chociaż Rafałowi Trzaskowskiemu mam ochotę wypominać brak realizacji karty LGBT, odmowę wystawienia tęczowych flag, wywieszenie na ulicach, to z ostatnich wydarzeń. Mam ochotę się wyzłośliwiać pod adresem pana prezydenta Żuka, który jako jeden z licznych samorządowców udzielił dzisiaj poparcia inicjatywie Rafała Trzaskowskiego. No, pan prezydent Żuk, prezydent miasta Lublina, jest arcymistrzem w kluczeniu wokół tematów zastępczych, które okazały się być dla niego, no, w Lublinie nic dziwnego, szczególnie niewygodne w przeddzień jego kampanii samorządowej. Nie, pytam o inne rzeczy, pytam o taki polityczny rozsądek, bo jeśli te tematy zastępcze uchodzą za politycznie niebezpieczne, no to uchodzą za takie nie bez podstaw, tak? No bo one są, niektórzy mówią, że są kontrowersyjne, tak? Znaczy dzielą wyborców, tak? Kwestia w stosunku do, nie wiem, praw aborcyjnych na przykład, albo do praw LGBT istotnie dzieli wyborców, w tym tę część tradycyjnego elektoratu Platformy Obywatelskiej, tak? No bo ona również korzysta z głosów, no, konserwatystów, tak to nazwijmy, i wypowiadając się radykalnie za jakimś konkretnym rozwiązaniem z takimi kwestiami związanymi, no, Platforma Obywatelska
ma powody liczyć się z ryzykiem utraty sporej części poparcia. Platforma Obywatelska jeszcze dosyć zawstydzająca, jak dla mnie, boi się kontrofensywy takiej propagandowej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, która na ogół wybucha, ilekroć taki temat pojawi się na agendzie. Natomiast pytanie moje dotyczy nie wierności deklarowanym wartościom, ideałom i tak dalej, ale dotyczy takich po prostu racjonalności politycznych kalkulacji. Skoro te tematy są rzeczywiście niebezpieczne, to jaki rozsądek stoi za strategią obliczoną na to, że one znikną w przeddzień wyborów, będą nieobecne w kampanii wyborczej? Otóż moim zdaniem, i to nie jest tylko opinia, tylko przemawiają za tym doświadczenia ostatnich kampanii wyborczych całkiem po prostu. Ten fakt, że to są właśnie tak niebezpieczne, tak potencjalnie kosztowne tematy i tak łatwo budzące, tak ogromne społeczne emocje, stanowi pełną gwarancję, że one oczywiście zostaną wykorzystane w kampanii wyborczej i w tej w 2023 roku również zostaną wykorzystane. Jak nie zrobi tego Zbigniew Ziobro, czy tam Jarosław Kaczyński, albo Kaja Godek, to zrobi to Władimir Putin i jego internetowi trolle. Więc to są tematy, z którymi moim zdaniem, czy naszym zdaniem obywateli RP, napisaliśmy to w programie, koniecznie trzeba się zmierzyć po to, żeby, już abstrahując od osobistych poglądów, które w każdej z tych kwestii moglibyśmy mieć, po to, żeby rozbroić te niebezpieczne bomby, których eksplozje zagrażają stabilności samych podstaw polskiego państwa, o czym się niejednokrotnie mogliśmy przekonywać. I chcę podkreślić przy tej okazji, że to nie tylko o kwestie światopoglądowe chodzi, ale na przykład o 500+ i politykę socjalną ogólnie rzecz biorąc, a także całe mnóstwo kwestii ustrojowych, bardzo zasadniczych, ale o tym już może nie chcę mówić, żeby nie komplikować i za bardzo nie wydłużać tematu. Druga moja uwaga dotyczy samej tej koncepcji właśnie diagnozy społecznej, jak to nazwał Rafał Trzaskowski. Otóż ten wysiłek dokonania takiej diagnozy społecznej już moim zdaniem widać po tym, co on dzisiaj mówił, i widać, jak znikomą ma wartość. Otóż każde właściwie badania społeczne i każdy sondaż opinii publicznej pokazuje, że jeśli Polaków zapytać o to, co jest przedmiotem ze sfer działania państwa ich największej troski i co się w największym stopniu wiąże z ich osobistymi zmartwieniami, to na czele listy tych potrzeb znajdą się ochrona zdrowia i bezpieczeństwo emerytur, tak? Bo wszyscy uważamy, że one są zagrożone i że ich, w skrócie mówiąc, nie dostaniemy. I stąd rzeczywiście obie te sfery trafiają na pierwsze miejsca rozmaitych tych wyborczych sześciopaków, które nam się bezustannie oferuje z okazji kampanii wyborczych. No i niestety u Rafała Trzaskowskiego one się również znalazły, jestem absolutnie przekonany, nie mam żadnych złudzeń, że właśnie wyłącznie z tego powodu. No i to jest kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę Rafałowi Trzaskowskiemu i jego sztabowcom. Otóż w tych samych sondażach, na bazie których Państwo konstruujecie zręby swojego myślenia programowego, tkwi pewien bardzo istotny szczegół. Bardzo często w tych samych badaniach respondenci odpowiadają na inne pytanie. I 70, a w niektórych przypadkach niemal 80% z nich deklaruje absolutną niewiarę w to, że jakiekolwiek wybory, jakakolwiek zmiana politycznej władzy odmieni cokolwiek. No właśnie w tych kwestiach, które są dla nich najważniejsze. W kwestii ochrony zdrowia, czy w kwestii bezpieczeństwa emerytur. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo racjonalny pogląd wyborców, bo przepraszam bardzo, ale 6% finansowania PKB nie zapewni zmiany ochrony zdrowia. No to trzeba lat przygotowania profesjonalnych kadr, na przykład w ochronie służby zdrowia, i o tym wyborcy wasi wiedzą bardzo dobrze. Ale to pytanie i te opinie uzmysławiają problem zdecydowanie bardziej poważny. Otóż nikt nie wierzy w obietnice wyborcze. Nikt nie wierzy w to, że polski ustrój zapewnia takie mechanizmy podejmowania wspólnych decyzji, których efekty będą rzeczywiście dla wyborców odczuwalne i przez nich akceptowalne. W związku z tym poważne pytanie, które z tego wynika, dotyczy tego, co jest właściwie ważniejsze, kiedy dziś myślimy o programie wyborczym, z którym wystartujemy za 3 lata. Czy zapowiedź polityki, która jest jakaś racjonalna, albo milsza naszemu sercu, bo na przykład jest bardziej progresywna, albo bardziej konserwatywna, jeśli ktoś takie klimaty woli, czy może ustrój taki, w którym obywatele będą mogli wreszcie uwierzyć, że decyzje są podejmowane w ich interesie, w ich imieniu i cokolwiek realnego zmienią w ich życiu.
No i wreszcie ostatnia uwaga. Ile ma być list wyborczych w 2023 roku? Bo jak do tej pory no, mieliśmy do czynienia z trzema partiami i z ruchem Szymona Hołowni, no a teraz pojawił się ruch Rafała Trzaskowskiego, więc co, pięć? No, ja proponuję się umówić, że to już przynajmniej powinniśmy wiedzieć dzisiaj na pewno. Jeśli wystartujemy w pięć list wyborczych w 2023 roku, to na pewno przegramy z Kretesem. Z tego punktu widzenia inicjatywa Rafała Trzaskowskiego no, nie jest jednoznaczna, bo po pierwsze można pytać, co ją różni od programowo, od Platformy Obywatelskiej. Nie widzę specjalnie tych różnic. Co ją różni od programu Szymona Hołowni, też nie widzę specjalnie tych różnic. Wiem tyle, ale to mi się tylko tak wydaje, mogę to tylko podejrzewać, że wszystkie trzy wymienione podmioty, czyli Platforma Obywatelska, Ruch Trzaskowskiego i Ruch Szymona Hołowni, liczą na to, że zagospodarują ten polityczny środek, że innymi słowy wchłoną wszystkich pozostałych. W zasadzie nie mam nic przeciwko temu. Każdemu z tych trzech podmiotów powinienem kibicować i jestem gotów to zrobić, bo w Polsce potrzeba jakiegoś politycznego mainstreamu, jakiejś takiej głównej siły, która ogniskuje wkoło siebie wszystkie pozostałe. Dziś już jestem o tyle spokojny, że w zasadzie mamy 100% gwarancji, że żaden z tych trzech wymienionych podmiotów nie ma szansy samozwańczo podporządkować sobie pozostałych. O tyle w lepszej sytuacji jesteśmy dziś, niż byliśmy jeszcze kilka lat temu. Natomiast poważne pytanie w dalszym ciągu wychodzi od tego podstawowego założenia, że więcej niż jedna lista w 2023 roku nas po prostu zgubi. I to poważne pytanie brzmi następująco. Jak spowodować, żeby na wspólnej liście demokratów było miejsce dla ludzi, o których dzisiaj wiemy, że wystartują? Takich jak Adrian Zandberg, Robert Biedroń, Borys Budka, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Być może w dalszym ciągu będzie należał do tego klubu, choć już słyszę takie głosy, które mają ochotę go z naszego szlachetnego towarzystwa wykluczyć. I to pytanie oczywiście zadaję z perspektywy tego, co my, obywatele RP, proponujemy programowo od lat. Znaczy opowiadamy się mianowicie za powszechnymi, międzypartyjnymi i międzyśrodowiskowymi, otwartymi prawyborami, w których o miejscach na tej liście, wspólnej liście demokratów, decydują nie deale partyjnych bossów zawierane w zamkniętych gabinetach, ale nasze głosy, głosy wyborców. I o tym również, ile na tej liście miejsc zajmie lewica, zdecyduje właśnie nie jakiś kompromis według niejasnych kryteriów, tylko stopień poparcia, jakie lewicowe postulaty mają wśród demokratycznej części polskiego społeczeństwa. Więc jeszcze raz, na koniec, kibicując bardzo serdecznie wszystkim nowym inicjatywom, proszę wszystkich o to, byśmy pamiętali i byśmy się na to umówili i nie udawali wariatów, jak będzie przychodzić co do czego. Jeśli w 2023 roku, bądź w jakichkolwiek przedterminowych wyborach, o których również zająknął się Rafał Trzaskowski, wystartuje ze strony demokratycznej opozycji więcej niż jedna lista, to na pewno przegramy. Tyle już wiemy na pewno i musimy o tym pamiętać stale. Dziękuję Państwu bardzo.